Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Mam na imię Paweł, jestem właścicielem tego oto dobytku, czyli Pizzy House na ulicy Kobierzyńskiej 142. Taki mój film po 15 latach, gdzie prowadziłem restaurację, pizzerię, a teraz mam taki pomysł, żeby zrobić w końcu coś tradycyjnie, czyli z piecem opalanym drzewem, z przepisem na ciasto z Neapolu i taki może próbny elemencik, jak się robi pizzę tradycyjną włoską. Co jest potrzebne? Ciasto, stół i dużo chęci. I kręcimy sobie. Bardzo ważny jest rancik oczywiście. Jest różna szkoła kręcenia pizzy, jest podrzucanie, cudowanie i tak dalej. Ja kręcę tradycyjnie, czyli wykręcam na stole. Nie kombinuję, dlatego że przy ilościach, które wydajemy, no trzeba się śpieszyć. Więc zrobimy to jak najbardziej naturalnie. Ok. I już mamy praktycznie wykręcone kółeczko. Proszę bardzo. Teraz dorzucimy sosik. Sosik jest oczywiście z pomidorków pelatis, dobrze zblendowanych, do tego dodajemy przyprawy i pięknie dookoła serek mozzarella. Akurat w tym przypadku idziemy w plasterki, trudniej się rozkłada, aczkolwiek lepiej rozpieka na pizzy. Tutaj nie ma żadnych fotomontaży, żadnych kombinacji, wszystko lecimy na żywo. Więc jak coś mi nie wyjdzie, no niestety tak czasem bywa. I zrobimy sobie pizzę z salami. Pizza House, powiedzmy sobie, jest otwarta dopiero od 2 miesięcy. Aczkolwiek z dnia na dzień coraz więcej fanów, coraz więcej ludzi, którzy kochają tradycyjne wyroby bez cudowania, bez konserwantów. U nas można zjeść cebulka, co jeszcze? Może kurczaczka dorzucimy. U nas można zjeść pizzę, u nas można zjeść kurczaczki fajne, panierowane. Codziennie jest nowy, według pomysłu szefa kuchni, lunchik, który sobie podajemy tutaj wiernym naszym fanom. I pizza oczywiście, tak jak zaraz pokażę, wrzucona do pieca rozgrzanego na 450 stopni. Bardzo ważne przy tym wszystkim jest to, żeby osoba zajmująca się obracaniem pizzy w piecu też znała się dobrze na swojej robocie. I tutaj mam mojego kolegę, który fantastycznie to robi. Zaraz zresztą będzie podrzucał, pokazywał, jak to wszystko wygląda. Naturalny ogień, płyta rozgrzana do 450 stopni. Mój kolega Mariusz musi być człowiekiem o dużym refleksie i wielkim sprycie, dlatego że pizza w piecu opalanym drzewem piecze się 1,5–2 minutki. Także to jest tak naprawdę moment. I już mamy pizzę, proszę bardzo.